temu w telewizji pokazali sprawę młodego człowieka, który jadąc rowerem został o dziwo złapany na radar, ponieważ podobno jechał 40 km na godzinę, a w tym miejscu dozwolona szybkość była 30. Podejrzewam, że musiała być tam chyba górka, ponieważ 40 km na godzinę, wbrew pozorom, wcale nie tak łatwo jest osiągnąć. Ale nie o to chodzi. I młody człowiek odmówił przyjęcia 50-złotowego mandatu i według mnie zrobił słusznie. Bo jakże można ocenić szybkość, z jaką się jedzie, jeżeli urządzenie, którym się poruszamy, nie posiada tak zwanego licznika prędkości, szybkościomierza. Co najważniejsze, jeżeli prawo nie nakazuje, aby w tym urządzeniu, tu konkretnie rowerze, takie urządzenie było fabrycznie instalowane. Sprawa trafiła do sądu. I tu moje zdziwienie. Okazuje się, że w tym sądzie sprawa już troszkę trwa, bo sąd wezwał jednego świadka, drugiego świadka, komendanta straży porządkowej i jakiegoś biegłego, teraz jeszcze będzie kogoś wzywał. I zapewne okaże się, że całe to postępowanie sądowe może kosztować Skarb Państwa dość sporą kwotę pieniędzy, ponieważ jeżeli żyjemy w kraju normalnym, powiem wam, pomimo wszystko ciągle próbuję sobie wyobrazić, że jednak żyjemy w kraju normalnym, to jeżeli żyjemy w kraju normalnym, to sędzia powinien oczywiście tę sprawę oddalić, powiedzieć, no sorry, skoro nie ma obowiązku posiadania szybkościomierza, to skądże ten młody człowiek ma wiedzieć, z jaką szybkością się porusza. To chyba byłoby tyle w tej bardzo ważnej sprawie. Chociaż nie, poczekajcie. Przypomniało mi się, jak w latach minionej epoki krążył dowcip w podobnej sprawie. Kierowca kupił sobie niezłe zachodnie autko, o, jak na tamte czasy, to pewno ze 20-letnie, i pędzi tym autem z zawrotną szybkością, tyle ile tam fabryka mu pozwala. Nagle zza krzaków wyskakuje milicjant. Dla młodych wyjaśniam, wówczas nie było policji, była milicja, macha tym sławetnym lizakiem, zatrzymuje kierowcę i mówi: oj, panie kierowco, będziemy płacić mandacik. A kierowca z całym spokojem mówi: a za co? No jak to za co, panie kierowco? Przecież przekroczył pan znacznie szybko. Ale skąd, panie władzo, przecież ja jechałem zgodnie z przepisami. Ale proszę pana, no przecież pan jechał co najmniej 150 na godzinę. Ale skąd, panie władzo, ja jechałem tyle, ile pokazywał znak drogowy, czyli 60 na godzinę. A pan przecież nawet nie ma radaru. To skąd pan może mi tu wmawiać, że ja przekroczyłem szybkość? Wówczas funkcjonariusz krzyknął do tyłu: Józek! Z krzaków wyszedł taki rosły, prawdziwej klasy milicjant z mordą skrzywioną, i ten go grzecznie pyta: Józek, powiedz panu, jak się jedzie z szybkością 60 na godzinę? Milicjant odpowiada: per, 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 per,
No widzi pan, a ten pan jak jechał... I zapewne z taką szybkością jechał nasz rowerzysta. Ja go w każdym razie serdecznie pozdrawiam, trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję... Nie, słuchajcie, nie powiem, jaką mam nadzieję. Sądy są przecież całkowicie podobno u nas niezależne. Cześć!